Tak, Łatka to miejsce, to jest popularne miejsce wśród krakowian? Tak, jest to bardzo popularne miejsce wśród krakowian. Dużo młodych osób tutaj przychodzi, wiesza kłódki. No właśnie, można sobie miłość wyznać, dokładnie, kłódeczkę zamknąć, kluczyk tak wyrzucić, tak, tak, a tak potem pooglądać te rzeźby. Dokładnie. A potem można sobie pogotować, bo my dzisiaj w takich pięknych okolicznościach przyrody będziemy gotować. Co będziemy robić? Znaczy gotować my, wiesz, ja tutaj tak troszeczkę, ja będę ci asystować, no ale okej. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa produkty regionalne z Małopolski. Będzie to jagnięcina podhalańska. To jest to? Tak, to jest ten rodzaj mięsa, z którego będziemy robić pieczeń. Jest to element dosyć nietypowy, jest to siodło jagnięce tak zwane. Siodło to znaczy, że tak tutaj z plecków? Dokładnie, tak. Zabrali? Tak, zabrali, dokładnie tak. Do tego mamy pirę z fasoli Piękny Jaś. I faszerujemy. Tego pire jeszcze nie możemy pokazać. Rozumiem, jeszcze że to nie, bo to robić. Będziemy dopiero zaczynamy to wszystko przygotowywać. To wszystko faszerujemy kurkami z czarnym czosnkiem. To jest rodzaj czosnku fermentowanego. I na deser przygotowałem dla Państwa ptysie, które są podane z kremem ze słonecznika. Też od nas, ze słonecznych z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. A kurki? Też nasze, leśne. No i te śliwki, co? To chyba tak, też jest takie dosyć charakterystyczne. Tak, to są ogólnie te wszystkie produkty, są typowe dla Małopolski. Ty mi wcześniej mówiłeś, jak te śliwki się nazywają. Suska sekląńska. No właśnie, w życiu bym tego nie powtórzyła. Jeszcze raz, tak, suska. Suska sekląńska. Suska sekląńska, tak, czyli to są suszone śliwki. Tak, to są suszone śliwki, tak. Ale to będą do jagnięciny, nie do ptysia. Nie, to będzie do ptysia akurat. A, to będzie tak, do ptysia, tak, dobra, to będzie zrobione. Dekoracja będzie zrobiona do ptysia. Już nam się upiekła jagnięcina, mamy ją gotową. Tutaj kwestii tylko przygotowania, jak widać na przekroju jest ona faszerowana tymi kurkami, o których mówiliśmy. Pokażmy ją. Czyli co, wsadziłeś po prostu kurki, tak, do środka i obwiązałeś ją. Do tego służy po prostu zwykły taki sznurek, którym skręcamy tą jagnięcinę. Piekłeś? Obsmażamy na początku na patelni, później wrzucamy na około 30 minut do pieca, piec rozgrzany do 190-200 stopni. To już jest preferencja gości, czy oni chcą po prostu mieć medium, czy medium well. Kwestia jest po prostu doboru czasu. Czyli 30 minut całkiem szybkie danie. Całkiem szybkie, tylko to mięso niestety trzeba przygotować wcześniej, wyluzować z tych kości, jak tutaj widać, lekko nasolić, aby ono nam przeszło trochę smakiem i później je po prostu wszystko rolujemy, faszerujemy i pieczemy. Dobrze, co będzie do tej jagnięciny? Do tej jagnięciny przygotowałem tutaj pire z fasoli. I jak je zrobiłeś? Pire z fasoli zrobiłem w taki następujący sposób. Fasolę gotujemy z odrobiną tymianku. Później po ugotowaniu obieramy tą fasolę. Wszystko blendujemy do takiej konsystencji, jaką tutaj mamy. Tutaj masz piękną jakąś kompozycję na tym czarnym talerzu. Pokażmy ją. Co to jest? To też jest fasola, tak? Tak, to jest fasola, tylko trochę ona nam spłynęła. A wyglądała ładniej przed chwilą, proszę mi uwierzyć. To jest dodatek fasola z emulsją szczypiorkową i ona będzie służyć jako dekoracja nam do tego dania. Czekaj, emulsja szczypiorkowa, tak, to jest ten zielony taki mus. Tak. Dobrze, no to ja bym bardzo chciała wiedzieć, jak się robi emulsję szczypiorkową. Brzmi to skomplikowanie. Nie jest to tak aż skomplikowane. Robimy to w taki sposób, że blendujemy szczypiorek z olejem do uzyskania konsystencji takiej, jak tutaj widzimy. I to jest całe danie. I to jest całe danie, tak. Krakowskie. Tutaj się w Krakowie takimi rzeczami obiadacie. Nie powiedziałbym, że krakowskie. Jest to moja po prostu jakby improwizacja dania z jagnięciną, ale można tak powiedzieć. Tutaj dodałem teraz puder z chleba i z czarnego czosnku. Do tego dekorujemy to... I kurki. Kurką. Pięknie to wcześniej wygląda. Przesmażyliśmy. Będziemy potem próbować. Będziemy przygotowywać wersję ptysi. Jest to ciasto parzone z dodatkiem kakao. Na to damy taką kruszonkę, która jest wykonana z cukru, mąki i cynamonu. To wszystko wrzucamy do pieca na 180 stopni na około 10 do 13 minut. I wyciągamy z pieca i mamy gotowy produkt. Prawie gotowy, prawie, bo potem gotowy jeszcze coś tam się będzie działo. Poczekaj, czyli takie tak tutaj, o, takie kółeczka, proszę Państwa, robimy z ciasta. Kładziemy na ten krem. Tak. I później wrzucamy do nagrzanego, tylko o tym trzeba pamiętać, że do nagrzanego piekarnika ważną rzeczą jest, żeby tego piekarnika podczas pieczenia nie otwierać, bo te ptysie po prostu nam mogą nie wyrosnąć i nie będą one tak ładne, nie będzie się dało je później ich faszerować. Dobrze, to teraz magia telewizji, bo my już te ptysie mamy. Ha, pokażmy je, jak one wyglądają. Tutaj mamy produkt. To są już takie po upieczeniu, czyli one urosły. Pokażmy te ptysie. Wyglądają w ten sposób.
co z nimi robimy dalej? Do tego potrzebujemy jeden nożyk. I ten krem. Sos. Z czego ten krem, jest zrobiony? Jest przygotowany na bazie budyniu i słonecznika. Słonecznik prażymy, później blendujemy z cukrem. W osobnym garnku robimy budyń, czyli mleko, mąka, woda, cukier. I to wszystko później mieszamy. Faszerujemy tak te oto ptyśki nasze. I są słodkie i pyszne. Robert, ja w ogóle zauważyłam, że Kraków to jest takie miejsce, gdzie jest dużo restauracji, gdzie się dużo jada, gdzie się różnorodnie jada. Tak, jest to bardzo popularne miejsce, jak każdy wie, przez turystów. Dodatkowo w roku 2019 Kraków został wybrany jako Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej, na co serdecznie zapraszam na wydarzenia związane z tym rokiem. Dodatkowo inicjatorami tego Roku Kultury Gastronomicznej w Krakowie jest prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej oraz prezydent Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Gastronomicznej.